witam Was w nowym filmie. Dzisiaj mam dla Was Q&A, którego bardzo dawno nie było na moim kanale, więc zdecydowałam się to nagrać. Poprosiłam oczywiście na pytania na moim Instagramie. Jeśli jeszcze na nim nie jesteście, to zapraszam Was serdecznie właśnie tutaj. I mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Wybrałam około 30 pytań, myślę, że takich najfajniejszych. I przechodzimy już do filmu. Macie szafę? Nigdy jej nie widziałam i mega mnie to zastanawia, gdzie trzymać rzeczy. Nie mamy szafy, mamy tylko komodę i takie dwa takie jakby stojaki na takie szuflady z Ikei. I właśnie w tych szufladach są rocha rzeczy, natomiast w komodzie są rzeczy moje. I nie mamy szafy. Mogliśmy wziąć szafę z mojego starego pokoju, natomiast się na nią nie zdecydowaliśmy. I tak naprawdę teraz ja z rochem mieszczę się świetnie właśnie w tych trzech komodach. No tamte są takie właśnie mniejsze, a ta większa jest moja. Planujesz po maturze iść na studia? Tak, planuję. Jeszcze pół roku temu nie planowałam, ale teraz planuję iść na studia i mam nadzieję, że mi się uda. Wolisz krótkie czy długie włosy? Krótkie, zdecydowanie krótkie. Jest mi z nimi wygodniej, łatwiej i co prawda wydaje mi się, że łatwiej mi ułożyć długie włosy, w sensie, że wystarczyło rozczesać i one wyglądały super, a z tymi jednak jest ciężko, nie zawsze wyglądają tak, jakbym chciała, ale ogólnie na co dzień jest mi dużo wygodniej z takimi. Czy Rosiu będzie chodził do przedszkola? Tak, planuję Rocha zapisać do przedszkola, znaczy do przedszkola na pewno będzie chodził, myślę, że jeszcze nawet do żłobka będzie chodził, chciałabym, żeby poszedł od września. Też z jednego względu, o którym Wam jeszcze mówić nie mogę, bo nie chcę zapeszyć, ale tak, na pewno będzie, do przedszkola na pewno będzie chodził. Chciałabym też, żeby spędzał czas z innymi dziećmi, a nie tylko ze mną. Czy myślałam, żeby zrobić coś z tatuażem M po zerwaniu? Nie, w ogóle jest to dla mnie taka drugorzędna sprawa i nie wiemy, jak się życie potoczy, więc moim zdaniem bez sensu zakrywać ten tatuaż już. Tym bardziej, że nie jest to jakiś duży tatuaż, nie jest to, nie wiem, imię na przedramieniu czy cokolwiek. Nie przeszkadza mi on, nie mam nikogo, komu mógłby się ten tatuaż nie podobać. Mam pamiątkę i nie widzę w tym nic złego. Nie planuję go usuwać na pewno. Czy myślę, że będę miała więcej dzieci? Tak, myślę, że będę miała więcej dzieci. Chciałabym mieć na pewno więcej dzieci. Więc mam nadzieję, że tak się też stanie. Co byś zrobiła, gdybyś dowiedziała się, że teraz jesteś w ciąży z bliźniakami? Nie mogę chyba powiedzieć, żebym się cieszyła. Natomiast na pewno bym urodziła, na pewno. Znaczy, zawsze chciałam mieć bliźniaki, a u mnie w rodzinie bliźniaków nie ma, więc na pewno byłabym szczęśliwa, że mi się udało, bo było to takie małe moje marzenie. No ale z drugiej strony sytuacja chwilowo jest dość taka skomplikowana i nie wiem, jakby zareagowała reszta rodziny moich bliźniaków. Natomiast ja bym chyba się cieszyła, na pewno bym chciała te dzieci urodzić. Jakbym zaszła teraz w ciążę, to nie wiem, to by chyba jeszcze było chwilę przed maturą, ale tak po maturze, jakbym miała urodzić i tak, nie wiem, w szóstym, siódmym miesiącu ciąży pisać maturę, to spoko. Teraz przed samą maturą poród tak nie do końca mi się widzi, ale życie pisze różne scenariusze i przyjęłabym również ten. Jakie mleko roślinne używasz? Ja najbardziej lubię mleko z nerkowców. Od kiedy je spróbowałam, to kupuję tylko i wyłącznie to, mimo że jest droższe, bo jest też z Alpro. Alpro to taka trochę droższa marka niż na przykład sojowe, biedronkowe. Ale to jest moje ulubione. Więc tak, teraz też piję kawę z mlekiem z nerkowców. Czego najbardziej w życiu żałujesz? Co jest swoim największym osiągnięciem? Nie ma czegoś takiego, czego jakoś bardzo żałuję. Wszystko doprowadziło mnie do tego, gdzie jestem teraz i do tego, gdzie będę w następnych latach. I każdy moment mojego życia, nawet ten zły, był ważny na pewno rozwojowo i jakby na pewno też mnie czegoś nauczył. I nie ma czegoś takiego, czego naprawdę żałuję. Jakby kiedyś miałam taką rzecz, którą chciałabym, żeby się nie wydarzyła, natomiast na ten moment bardzo się cieszę, że się wydarzyła, bo jednak wyszło mi to na dobre, mimo tego, że nie myślałam i to właśnie była taka jedna rzecz, której żałowałam. A tak jak mówię,
jednak wszystko w życiu jest po coś. Moje największe osiągnięcie, myślę, że to, gdzie jestem teraz, jest po prostu... Pokazuje moje wszystkie największe osiągnięcia. Bardzo dużym dla mnie osiągnięciem jest fakt, jak bardzo udało mi się rozwinąć kanał przez ostatni rok. No, na pewno największym osiągnięciem jest to, że jestem dobrą mamą dla mojego dziecka i bałam się, że bycie mamą mi nie wyjdzie, bałam się, że nie podołam, a moim zdaniem radzę sobie naprawdę całkiem nieźle. I z tego chyba jestem najbardziej dumna, że mimo wszystko daję radę. Czy karmiłam rocha piersią? Tak, karmiłam rocha piersią, bardzo długo karmiłam rocha piersią. Przekłada się to na to, że często roch nadal próbuje się do tej piersi przystawiać, natomiast nie mam już za bardzo pokarmu, więc moim zdaniem moja przygoda z karmieniem piersią się już skończyła, ale jest tak, że czasami roch po prostu zasypia sobie przy piersi, mimo że już nie mam pokarmu. I tutaj jest następne pytanie związane z karmieniem piersią. Czy karmiłam piersią w miejscach publicznych? Jeśli tak, to czy się krępowałam? Karmiłam rocha w miejscach publicznych, nie krępowałam się zupełnie. Wiele osób też ciekawi właśnie to, czy to się nie spotyka z żadnym komentarzem, no bo niektórzy się jednak wstydzą. Nie, ja nigdy się nie krępowałam i to jest coś zupełnie naturalnego. Nie widziałam w tym nigdy nic złego i nikt mi uwagi nie zwrócił, więc karmiłam. Jak u Ciebie wyglądały miesiączki po porodzie? Były regularne? Nie mam regularnych miesiączek do tej pory, a po porodzie, dopóki nie skończyłam tak naprawdę karmić, jak zaczęłam karmić już tylko w nocy rocha, tak on się przeważnie budził raz w nocy, już miałam tak mało pokarmu, to wtedy wróciła mi miesiączka, natomiast mam ją nadal nieregularnie. Czy chciałabym mieć prawko? Jasne, że chciałabym mieć prawko, codziennie mówię, że jutro się zapiszę. I który dzisiaj jest? Nie wiem, ale od lutego tak mówię ogólnie, więc już naprawdę długo to odkładam i w końcu muszę się na nie zapisać. Nie masz obaw przed wejściem w nowy związek i poznawaniem rożka z nowym partnerem? Nie, nie mam takich obaw, ponieważ nie planuję wejść w nowy związek, nie myślę o tym i nie czuję się póki co na nowy związek gotowa. Najpierw musi się wszystko ułożyć i wtedy dopiero może będę szukać swojej drugiej połówki. Natomiast wydaje mi się, że to przyjdzie w odpowiednim momencie, nie będę tego planować i nie rozważam po prostu, co jeśli, bo wiem, że na początek na pewno roch mojego partnera nie pozna. Nie chciałabym, żeby Rosiu poznawał na przykład kilku partnerów, bo nie wiadomo, czy mi się z pierwszym, którego poznam, uda. I chciałabym, żeby roch poznał mojego partnera, jeśli taki kiedyś będzie, dopiero tak, nie wiem, po pół roku związku. Nie wiem. Naprawdę wiem, że będę czekała długo z tym, żeby roch go poznał, z tym, żebyście wy go też poznali. Na pewno, jeśli z kimś będę, to wam nie powiem od razu. Również rocha nie będę o tym od razu informować, bo nie chcę po prostu... Chciałabym, żeby roch jednak czuł jakąś stabilność, a nie wiem, czy poznając moich partnerów będę w stanie właśnie tak stabilnie się czuć. Więc nie mam przed tym obaw, ponieważ nie planuję tego robić. Pewnie będę miała obawy, jak już w tym związku będę, ale tak jak mówię, dla mnie pół roku to jest taka granica minimalna, żeby w ogóle kogoś o tym związku poinformować. Znaczy może moi rodzice będą wiedzieć wcześniej, znajomi, ale nie chciałabym rocha w to wciągać. Skąd bierzesz inspiracje na paznokcie? Przeważnie z Instagrama, ostatnio pobrałam Pinteresta i na Pintereście też sobie ostatnio szukam. Ale ostatnio w sumie moje paznokcie są takimi basicami, po prostu maluję takim kolorem, jaki mam i tyle. Więc jeśli już chcę zrobić coś takiego bardziej wow, to przeważnie na Instagramie szukam. Czy odczuwasz brak Matiego w wychowaniu rocha, skoro nie mieszkacie razem? Odczuwam, jasne, że odczuwam. Ale z drugiej strony powiem wam, że Matiego w większości rocha życiu nie było. Tak naprawdę przez pierwsze 2 miesiące Mateusz mieszkał z nami. Później się wyprowadził. I dopiero
na początku kwarantanny z powrotem do nas wrócił, więc Roch zaczął się do niego przywiązywać, po czym nagle zniknął i jakby wydaje mi się, że jeśli Mati byłby z nami przez półtora roku i wtedy dopiero odszedł, to czułabym ten brak i taką pustkę. Natomiast teraz mam wrażenie, że w sumie wróciliśmy do normalności, z tym, że po prostu mieszkam sama i jest mi ciężej. Chciałabym, żeby był, bo na pewno byłoby mi łatwiej, byłoby też lepiej dla Rocha. Natomiast nie odczuwam tego aż tak mocno. Czujesz się silniejsza psychicznie niż 2-3 lata temu? Tak, jasne, że tak. Przed ciążą, no na pewno ciąża mnie, wiecie, dużo, dużo nauczyła. Malujesz paznokcie u stóp. Jeśli tak, to pokażesz? I czy sama, czy kosmetyczka? Znaczy to brzmi jak taki jakiś... Nie wiem, tak jak jakiś fetyszysta stóp. Natomiast akurat dobrze trafiłaś z tym pytaniem, ponieważ dzisiaj pierwszy raz poszłam pomalować paznokcie u kosmetyczki. Pewnie zobaczycie na vlogu tym tutaj, bo na vlogu właśnie o tym mówiłam. I właśnie byłam u kosmetyczki, bo sama nie lubię tego robić. Robiłam to kilka razy i po prostu mi się nie podobał efekt. I to wyginanie się i w ogóle nie, to nie jest dla mnie. Natomiast dzisiaj mam akurat pomalowane i właśnie pierwszy raz byłam u kosmetyczki, więc pokażę we vlogu. Od ilu lat jesteś wegetarianką, weganką? Ja nie jestem weganką, ale wegetarianką jestem od lat 4 jakoś. Czy oddałaś włosy na fundację? Jeszcze nie wysłałam, natomiast mam spakowane i muszę je wysłać. Jak często spotykacie się z Alą? Ostatnio 2 razy w tygodniu, tak mniej więcej. Ala raz na 2 tygodnie jest u nas, też tak mniej więcej, czasami w sumie nawet co tydzień. Plus na mieście widzimy się czasem 2 razy w tygodniu, czasem raz, więc myślę, że 2 ogólnie to jest tak minimum. Ilu masz szczerych, prawdziwych przyjaciół? Mam 3 takie, myślę, przyjaciółki, które by mnie naprawdę w każdej sytuacji... które by mnie nie zawiodły i myślę, że w każdej sytuacji by mi pomogły i były przy mnie, więc 3. I w sumie więcej... Mam kilku jeszcze tam znajomych, ale nie jest to duże grono i nigdy nie było. Co się zmienia w związku po zamieszkaniu razem? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ my mieszkaliśmy razem 2 miesiące i jeszcze była to kwarantanna, więc u nas zmieniło się dużo, wiecie, nagle zamknęli nas w 4 ścianach z małym dzieckiem, pierwszy raz tak naprawdę i wcześniej widzieliśmy się prawie w ogóle, bo jak jeszcze chodziłam do szkoły przed kwarantanną, to Mateusz przeważnie był u Rocha, ja wychodziłam, on przyjeżdżał się nim zająć rano i nie widzieliśmy się naprawdę prawie w ogóle, więc dla nas bardzo dużo się zmieniło i ten ogrom wspólnego czasu nas przytłoczył. Ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu nie mam na tyle doświadczenia. Jeśli bylibyśmy razem rok, w sensie mieszkali razem rok, to może bym, wiecie, potrafiła zauważyć jakieś różnice. Natomiast szybciej się skończyło niż zaczęło, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Czy po 4 latach bycia razem coś może nas jeszcze zaskoczyć? Tak, naprawdę wiele może nas zaskoczyć. Dlaczego jesteś weganką? Pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam i mój weganizm bierze się w sumie ze względów ideologicznych. Nie są to kwestie zdrowotne. Chodzi o zwierzęta i klimat również. Nie bałaś się zostania sama z dzieckiem, kiedy powiedziałaś partnerowi o ciąży? Nie, zupełnie nie. Wiedziałam, że się kochamy, że będziemy razem i że razem to udźwigniemy. Więc nie, nie bałam się. Co sądzisz o tegorocznych wyborach? Podoba ci się wynik? Nie podoba mi się wynik. Ale mogłoby być gorzej. Czy mam jakieś odznaki jeździeckie? Czy startowałam w zawodach? Tak, startowałam w zawodach. Mam brązową i srebrną odznakę. Na złotą się nie zdążyłam po prostu. Nie wyrobiłam się, bo zeszłam w ciążę. Ale tak, mam i startowałam. Czy płakałaś po rozstaniu? Jasne, że płakałam. Każde rozstanie jest bolesne, myślę. Tym bardziej tak
po tak długim związku jeszcze posiadając dziecko, więc tak, płakałam, jasne, że płakałam i nie ma się czego wstydzić. To nie pytanie, ale ostatnio widziałam Cię w Galerii Gdańskiej i jesteś taka piękna, tylko to jest takie milutkie. Dziękuję bardzo i jak nas widzicie w galerii z Alą, czy mnie samą, to podejdźcie serio i nie wiem, przybijcie piątkę i możecie z nami pogadać, bo tak zawsze się zastanawiamy, jak ktoś nam napisze, o widziałam Cię tu i tu, to się zastanawiamy, o Boże, co ja wtedy mówiłam, co ja wtedy, jak ja wyglądałam, więc możecie spokojnie podchodzić. Akceptujesz siebie w 100%? Tak. Ostatnio było pytanie na live'ie, czy jakbym mogła coś zmienić, to co to było, czy coś takiego, i nie mogłam się zdecydować, bo w sumie wszystko mi w sobie pasuje. I ostatnie pytanko jest dla mnie trudne. Dobra, najpierw przeczytam. Myślisz, że kiedyś wrócicie jeszcze do siebie z Matim? Nie jestem w stanie tego przewidzieć, dlatego ciężko mi odpowiedzieć. Natomiast oboje wiem, że mamy gdzieś tam taką nadzieję. Oboje chcielibyśmy tej pełnej rodziny, natomiast to jeszcze nie jest ten moment. I zobaczymy, jak się życie potoczy. Naprawdę ja mam 18 lat. Dużo rzeczy na mnie spadło bardzo, bardzo wcześnie i zobaczymy. Naprawdę, ludzie się zmieniają. Myślę, że czas nam pokaże, bo tutaj ewidentnie musi minąć trochę czasu i myślę, że dowiecie się na pewno, jeśli do siebie wrócimy. A ja przewidzieć tego w stanie nie jestem, ale rozważamy taką opcję. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Był on troszkę krótszy, chociaż widzę, że 20 minut gadałam, to jednak nie. Ale tak, dajcie znać, jak ten kadr, bo mi się ten kadr bardzo, bardzo podoba. I zapraszam Was do zobaczenia jeszcze innych moich filmów, jeśli zostaniecie na YouTubie. Oraz subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych. Dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaki, pa, pa.